Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Szkice Śląska. Dzisiejsze spotkanie będzie nieco inne niż te dotychczas, ponieważ zawsze mam przed sobą sztalugę i tworzę dla Państwa rysunki najczęściej w technice pastelowej. No i w ten sposób mogą Państwo obserwować, jak podczas opowieści historycznych powstaje dany rysunek. No dziś będzie bardziej nowocześnie, bo mamy przy sobie tablet graficzny i to właśnie w tej formie stworzę rysunki. Wyświetlone będą dla Państwa w całości, tak aby można było obserwować każdy mój ruch prosto z ekranu. No warto wspomnieć, że istnieje kilka rodzajów tabletów, może na początek, kilka tabletów graficznych, które różnią się między sobą fizycznie. Pierwszy z nich to taki tablet, który też tutaj mam w studio. Można go podłączyć bezpośrednio do komputera, na którym nanosimy rysunek patrząc na monitor. Jest to wygodne urządzenie, jeśli chcemy wykorzystać komputer, który już mamy do tego, aby spróbować swoich sił w rysunku cyfrowym. No i chcemy mieć większy ekran, który w tym wypadku będzie właśnie tym monitorem, który już posiadamy. Natomiast drugim urządzeniem jest już klasyczny tablet, który z pewnością każdy z Państwa zna. Jego zaletą jest niewielki rozmiar, no i mobilność. Możemy go zabrać wszędzie ze sobą i tworzyć rysunki, no chociażby w plenerze. No i właśnie na takim tablecie, takim tabletem będę się posługiwać w czasie dzisiejszego spotkania, bo dzięki temu, że jest niewielki, mogłam go przynieść do studia, żeby dla Państwa takie rysunki cyfrowe stworzyć. A tematem, który poruszymy, będzie jedna z dzielnic Chorzowa, a mianowicie Chorzów Batory, bo jest to przykład takiego miejsca na Górnym Śląsku, gdzie w niewielkiej odległości od siebie znajdują się bardzo ciekawe elementy zabudowy miejskiej. Za chwilkę przełączymy się już na widok ekranu, więc zapraszam do oglądania. I na sam początek może warto powiedzieć coś o samej nazwie dzielnicy Chorzów Batory. Warto też wspomnieć, że była to pierwotnie osobna miejscowość, osobna gmina, o czym może dzisiaj już mało kto wie, czy mało kto pamięta, no bo jest to oczywiście jedna z dzielnic większego miasta Chorzów. No ale była to wcześniej miejscowość nazywana Bismarckhütte albo też Hajduki Wielkie. No i ta historia tych wielkich hajduk sięga tak właściwie niemalże XVII wieku, bo w 1627 roku pojawiają się pierwsze wzmianki o miejscowości, która nosiła nazwę Hajduk. Według niektórych teorii nazwa ta istniała już wcześniej, ale oficjalnie na mapach nazwa Hajduki pojawia się dopiero w XVIII wieku, czyli pierwszą wzmiankę mamy w wieku XVII, natomiast na mapach możemy zobaczyć nazwę Hajduki dopiero no, 100 lat później. Jest oczywiście pewna hipoteza na temat samej nazwy Hajduki. Tak właściwie istnieją dwie wersje, które mogą tłumaczyć nam w pewien sposób pochodzenie tejże nazwy. Jedna wywodzi się od tak zwanych hajduków. I to właśnie oni, hajdukowie, mieli stworzyć górne i dolne hajduki, czyli tak właściwie dwie osady nad Drawą, które opierały swoją działalność no, głównie na rolnictwie. Druga hipoteza, czy też druga wersja, mówi nam o tym, że nazwa hajduki ma rodowód niemiecki. Według tej hipotezy sama nazwa hajduki pochodzi od słowa die Heide. Słowo to oznacza tyle co puszcza, step, może jakieś wrzosowisko, czyli tak właściwie no, może nawiązywać do pewnych uwarunkowań krajobrazowych tego terenu. Warto powiedzieć, że były to oczywiście tereny pokryte przez trawy, łąki, czy też niższe zarośla, które otoczone były z dwóch stron lasami, czyli dostępność tak właściwie do tej osady była dosyć ograniczona, czyli te właściwie trakty komunikacyjne znajdowały się nieco w odległości od górnych czy też dolnych hajduk i dlatego ta miejscowość przez pewien czas początkowo była nieco odcięta od reszty no już dosyć rozwijającego się i też przemysłowo regionu, aczkolwiek i tutaj
ten przemysł dotarł, ponieważ powstają pierwsze zabudowania kopalni Król i to właściwie rozpoczyna historyczny, przemysłowy rozwój tej gminy. I już na samym początku, wraz z rozwojem przemysłu, takiego pierwotnego, można by powiedzieć, rozwija się tutaj również budownictwo mieszkaniowe, czyli powstają nowe kolonie robotnicze, które powodują, że te górne i dolne hajduki w bardzo szybkim tempie się będą przez następne lata rozwijać. Oczywiście oprócz tych zabudowań przemysłowych, tych szybów kopalni Król, które tutaj powstają, czy później dalej huty, o której jeszcze będziemy dzisiaj mówić, to warto też wspomnieć o takiej aktywności czysto gospodarczej górnych i dolnych hajduk. Świadczyć o tym mogły chociażby młyny, które były usytuowane na przepływającej rzece, rzece Rawa, nazywanej niegdyś Roździanką. I ta działalność gospodarcza oczywiście też mocno zarysowywała się w tejże miejscowości, na tym terenie i właściwie współistniała razem z tym przemysłem jeszcze przez bardzo długi czas. Z racji rozwoju właściwie całego regionu, to również górne i dolne hajduki rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Początkowo, tak jak wspomniałam, powstają szyby kopalni, powstaje też tutaj szkoła, powstają kolonie robotnicze, powstaje również przystanek kolei żelaznej, o czym będziemy później jeszcze rozmawiać. No i to tak właściwie powstaje huta Bismarck, oczywiście później nazwana hutą Batory. Dzięki temu, że powstaje tutaj huta, która zatrudniała na początku XX wieku aż 3000 pracowników, no to powstaje taka idea, aby górne i dolne hajduki połączyć w jeden twór. I następuje to w roku 1903, kiedy na mocy dekretu cesarza Wilhelma II te gminy połączono jakby w jedną i nadano nazwę Bismarckhütte. W kolejnych latach zostaje uruchomiona tutaj ochotnicza straż pożarna, powstaje również zajezdnia tramwajowa, a nawet w 1920 roku zostaje utworzony wszystkim na pewno znany klub sportowy Ruch. Po przyłączeniu miejscowości do Polski w 1922 roku nadano jej nazwę Wielkie Hajduki, czyli tak naprawdę to, jak bardzo ta nazwa ewoluowała przez te lata, ma też przełożenie na to, jaki wygląd strukturalny miała sama gmina, czyli jak z dwóch odrębnych tworów połączyła się w jedno z nazwą Bismarckhütte, a później już po przyłączeniu do Polski z kolejną nazwą Wielkie Hajduki, która nawiązywała chyba bezpośrednio do połączenia właśnie górnych i dolnych hajduk. W 1939 roku Wielkie Hajduki zostają przyłączone do Chorzowa. I właściwie od wtedy ta dzielnica Chorzowa nosi nazwę Batorego. Samo to pochodzenie tej nazwy jest dosyć interesujące, no bo tak właściwie bezpośrednio król Stefan Batory no raczej nie miał związku z Chorzowem, chociaż istnieją takie teorie, że mogło być pewne powiązanie pomiędzy Stefanem Batorym a tą nazwą dawniejszą, czyli nazwą Hajduki. Być może w okolicach dzisiejszego Chorzowa Batorego mogły stacjonować wojska króla Batorego, dlatego że hajducy to inaczej mówiąc piechurzy. No nie ma tutaj potwierdzenia tej tezy czy tej teorii w źródłach historycznych, aczkolwiek no, takie rozwiązanie też tutaj by dla Chorzowa Batorego pasowało. Jest druga wersja, no już bardziej przyziemna i bardziej realna, która mówi o tym, że tak właściwie w latach 30., czyli po tym, kiedy huta Bismarck przechodzi w polskie ręce, należało jakby zachować literę B, która była jakby znakiem firmowym huty, no i
należało dopasować do tego odpowiednią nazwę, nazwę, która by była godna i nawiązująca oczywiście do polskich tradycji. Z tego też względu wybrano właśnie nazwisko Batory, które wydaje się w tym przypadku idealnie pasowało. Jak już wspomniałam wcześniej, to właśnie tędy w połowie wieku XIX przebiega kolej żelazna. To jest ten moment, kiedy cały ten obszar zostaje skomunikowany tak ważną gałęzią, no też można by powiedzieć przemysłu kolei żelaznej, która na całym Śląsku bardzo mocno rozwija swoją infrastrukturę. I kiedy pojedziemy sobie do Chorzowa Batorego, właściwie do ścisłego centrum, to zauważymy, że ten przebieg kolei w tym miejscu styka się niemalże z zabudowaniami dawnej huty Batory, czy też huty Bismarka. I tak właściwie umiejscowienie późniejszego dworca, który tutaj został uruchomiony w 1913 roku, ma bezpośredni związek właśnie z funkcjonowaniem huty. Oczywiście stacja ta jest czynna do dzisiaj. Można tutaj jeździć w kierunku Katowic, również w przeciwnym kierunku do Gliwic. Istniały tutaj też tabory towarowe. Tak więc cała ta kolej nie tylko była skupiona stricte na takim ruchu towarowym, przemysłowym, ale także później na ruchu pasażerskim i tak właściwie dzisiejszy główny powód istnienia tej kolei nadal, no to właśnie jest ten przewóz pasażerski pomiędzy miastami Górnego Śląska. A sam budynek dworca, który widzą Państwo w tej chwili na ekranie, no jest uroczy, dwukondygnacyjny. Przy wejściu mamy duży dosyć hol, który wprowadza nas przejściem podziemnym na perony, które są zadaszone. Z peronów też zresztą jest ciekawy widok na zadaszenie i tą dolną część budynku. Przed samym budynkiem znajduje się maleńki parking. Można sobie podejść, oczywiście spojrzeć nieco na tą elewację, na której znajduje się no, charakterystyczne przeszklenie, takie, które możemy spotkać też w innych tego typu obiektach na Górnym Śląsku. No i standardowo oczywiście zegar, który no, dla pospieszających na pociąg jest dosyć istotnym elementem. No i już wyłania nam się cała bryła tego budynku dworca. W taki dosyć plastyczny sposób, mimo że jest to rysunek elektroniczny, to proszę spojrzeć, że widać tu oczywiście wyraźną linię ołówka, czy też nawet można by powiedzieć tak delikatnie pasteli, czy też węgla, który mógł być zastosowany. Ja oczywiście posługiwałam się takim narzędziem, które miało imitować właśnie ten ołówek, czy też delikatnie suchy pastel, co widać właśnie na tle nieba. Warto też takie rysunki troszeczkę pokolorować. Tutaj jest to nieco ułatwione niż w takim tradycyjnym rysunkowym formacie, bo możemy te kolory nakładać na poszczególnych warstwach w takim rysunku cyfrowym. Możemy je oczywiście podkładać pod spód, możemy je wysuwać do przodu w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Także przygotowałam tutaj dwa warianty. Jeden taki, który jest wzorowany na właśnie dawnej fotografii i drugi, który jest nieco innej kolorystyce tego nieba. Ale oczywiście pomysłów na to, jak można by zaaranżować taki właśnie cyfrowy rysunek jest mnóstwo i na pewno będziemy jeszcze do tej techniki w przyszłości wracać. Znajdując się nieopodal dworca w Chorzowie Batorym, czyli w samym centrum tejże dzielnicy, możemy przejść dosłownie 100-150 metrów dalej w głąb, bliżej drogowej trasy średnicowej i dojdziemy tam do bardzo ciekawego obiektu. Obiektu, który powstał w latach 1909-1911 dla no, naczelnika ówczesnej gminy Bismarckhütte, czyli można by powiedzieć, że był to taki gmach dawnego ratusza, który został wzniesiony w stylu neobarokowym.
dostępny. Jest to obiekt zachwycający, bardzo okazały. Znajduje się tam oczywiście wiele pomieszczeń, wiele przeszkleń. Znajduje się tam dach mansardowy, no i bardzo charakterystyczna wieżyczka. Co ciekawe, jest to wieżyczka widokowa, czyli taka, z której można oglądać panoramę Chorzowa. No oczywiście najefektowniejszym elementem całego tego budynku, jak to bywa w architekturze neobarokowej, która zresztą jest bardzo rzadkim przypadkiem, jeśli chodzi o Chorzów, prezentuje się ta oś główna budynków. To właśnie w tej osi głównej zazwyczaj były utworzone ryzality, czyli tak zwane wysunięcia, czy też różne inne ciekawe elementy, które tą architekturę urozmaicały. Między innymi portale wejściowe, które okalają te wejścia główne do danego budynku. Tutaj akurat w tym przypadku ten portal składa się z dwóch kolumien, których głowice naśladują porządek joński. No i właściwie one też nie tylko i okalają jakby to wejście główne, ale także tworzą powyżej taki mini balkon, z którego można podziwiać tą ulicę. Oczywiście nie wiem, czy będzie to tu tak szczegółowo widać na rysunku, ale ponieważ jest to boczna ściana wejściowa, ale charakterystycznym też elementem właśnie w tej architekturze neobarokowej są bogate tralkowania tychże balustrad balkonowych, czyli one też mają mieć swój charakter. No i kolejnym takim charakterystycznym elementem nie tylko są gzymsy, które gdzieś nam tą elewację urozmaicają, one powodują, że ta elewacja ma pewien porządek geometryczny, gdzie możemy nawet zauważyć pilastry. I mamy tutaj w dolnej partii również tak zwane boniowanie, czyli właściwie podział elewacji wyżłobieniami, które mają nam tutaj albo imitować kamień naturalny, albo też być właściwie taką strukturą utworzoną z kamienia naturalnego, ale linie te miały właśnie też nadać pewnego rodzaju elegancji, ale też i podkreślały rangę danego obiektu. I w tej osi głównej mamy tutaj też widoczne lukarny, czyli tak zwane okienka właśnie w dachach mansardowych, które często są w tej architekturze stosowane. Nie tylko umożliwiają one pewną konstrukcyjną właściwość tego zadaszenia, ale również powodują, że można utworzyć na tej górnej kondygnacji, na tym poddaszu dodatkowe pomieszczenia, które nie będą miały tak ostrych spadów, czyli ten dach tak właściwie w tej pierwszej części załamania jest niemalże pionowy i z niego tutaj wychodzą lukarny, czyli okienka, sugerując, że właśnie tam są pomieszczenia. No i wyłonił nam się już tutaj budynek niemalże w całej okazałości właśnie tego dawnego ratusza w Chorzowie Batorym. Jest on zaczerpnięty z dawnej fotografii. One najbardziej nam pokazują, jak bardzo okazały był ten gmach. Z takich czysto technicznych uwag to mogę tutaj podsunąć też taką metodę, że podkład zabarwiłam na taki delikatny kolor beżowy, co też oczywiście często ma miejsce w pasteli, bo rysując dla Państwa rysunki na sztaludze, korzystam z różnych kolorów papieru. Tutaj również chociażby w rysunku dworca zastosowałam kolor biały, ale tutaj przy ratuszu jest to już kolor beżowy, na który nakładałam standardowo właśnie pędzel z efektem właśnie ołówka. I można to dodatkowo podkolorować jeszcze bielą, tam gdzie chcemy zaznaczyć te najjaśniejsze punkty, gdzie słońce właściwie żarzy się. Także kiedy mamy inny kolor podkładu, możemy również stosować tutaj nie tylko jakby sam rysunek ołówkiem, ale też innymi kolorami podkreślać pewne efekty, które chcemy uzyskać na danym rysunku.
Podczas dzisiejszego spotkania przyglądaliśmy się dzielnicy Chorzów-Batory z nieco innej perspektywy. To tutaj przebiegała linia kolei żelaznej, która była w dawnych czasach wyznacznikiem niesamowicie szybkiego rozwoju i tutaj znajdują się zabudowania Huty Batory, która przez dziesiątki lat była jednym z najważniejszych zakładów przemysłowych regionu. Tak znakomite miejsce doczekało się ilustracji cyfrowych, które są przetransponowaniem historii na język cyfrowy. Zachęcam Państwa nie tylko do spacerów po ulicach dawnych Wielkich Hajduk, ale również do korzystania z urządzeń dla nas dziś dostępnych, aby nie tylko na zdjęciach w telefonie, ale być może na rysunkach cyfrowych uwieczniać historyczną architekturę i miejsca nam bliskie. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.